Kiedy byłem dzieciakiem, nie da się ukryć, spędzałem dużo czasu przed telewizorem. Głównie oglądałem jakieś kreskówki na Cartoon Network czy Fox Kids. Kiedy byłem już nieco starszy, lubiłem sobie też usiąść wieczorem z rodzicami i obejrzeć jakiś film czy program rozrywkowy. Jednym z tych, na który czekałem z jakiegoś powodu najbardziej, było właśnie Mamy Cię, które nieco po godzinie 20, bodajże we wtorki, emitowane było na stacji TVN. Szczerze to nie wiem za bardzo, dlaczego ten program tak mi się właśnie spodobał. Możliwe, że była to kwestia prowadzącego Szymona Majewskiego, albo też faktu, że od programu biła taka amerykańskość i czuć było ten wielki świat gwiazd. W dzisiejszym odcinku na moim nostalgicznym kanale przedstawię Wam historię fenomenu tego programu oraz opowiem o jego wielkim upadku. To jak? Oglądaliście Mamy Cię z Szymonem Majewskim? Znacie? No bo z pewnością gimby nie znają. Idea tak zwanej ukrytej kamery jest konceptem, który został już przerobiony chyba na wszystkie sposoby. Ostatnim takim podrygiem są chyba YouTube'owe pranki, które i tak, z tego co zauważyłem, wymierają śmiercią naturalną. Zwykle takie podejście do humoru nie do końca mnie bawiło, niemniej jednak, kiedy taką wkrętę zrobi się na odpowiednio dużą skalę, zaangażuje całą ekipę i jeszcze przedstawi się to w fajny sposób, no może być z tego rozrywka. Tym właśnie był program Mamy Cię, który był emitowany od marca 2004 roku do czerwca 2005 roku. Prowadzony przez charyzmatycznego Szymona Majewskiego program stał się jednym z najważniejszych punktów w ramówce stacji TVN w tamtych czasach. Warto jednak sobie najpierw powiedzieć, o co w nim dokładnie tak chodziło. Idea programu polegała na nieoczekiwanym wciągnięciu znanych polskich osobistości, aktorów, piosenkarzy czy innych celebrytów w zabawne, nieprzewidywalne sytuacje zarejestrowane przy pomocy ukrytej kamery. W każdym odcinku były prezentowane trzy takie wkręty, w których to trzy różne gwiazdy były nabijane w butelkę. Producenci Mamy Cię dbali o każdy szczegół, planując wszystkie niespodzianki i inscenizacje dostosowane do konkretnej osoby. Współpracując z osobą bliską danej gwiazdy, mógł to być na przykład przyjaciel lub jakiś członek rodziny, scenarzyści wplątywali gwiazdy w zaskakujące, a czasem wręcz, no, absurdalne sytuacje. Można by dzisiaj powiedzieć, że robili im takiego klasycznego pranka. W przeciwieństwie jednak do takich YouTube'owych pranków, do realizacji żartów używano nawet kilkunastu ukrytych kamer, które były umieszczone, no, dosłownie wszędzie, w okularach, na samochodach czy przy ubraniach statystów. Wielokrotnie korzystano również z profesjonalnych kaskaderów, pirotechników, no i innych specjalistów, aby zagwarantować, że żarty te są nie tylko zabawne i bezpieczne, ale też mocno wiarygodne. Za sukcesem Mamy Cię w Polsce stała firma produkcyjna Rockstar. Była to grupa medialna specjalizująca się w produkcji filmów, programów telewizyjnych oraz eventów promocyjnych. Klasyczny odcinek programu Mamy Cię polegał na tym, że do studia przychodziła ofiara wraz z bliską osobą, która była zaangażowana w cały ten proces. Następnie wraz z widzami i publicznością ofiara pranka oglądała po raz pierwszy to, jak została wkręcona. Po wszystkim Szymon Majewski rozmawiał z gośćmi, dopytywał się o ich wrażenia i emocje. Na końcu każdy z wkręconych otrzymywał spersonalizowaną nagrodę, która nawiązywała albo do kariery tego celebryty, albo do gagu, w którym został wkręcony. Dostawali oni też taką taśmę z nagraniem tego gagu na pamiątkę. Ofiarami programu Mamy Cię padały takie znane osoby jak przykładowo Artur Barciś, Agnieszka Chilińska, Skiba, Doda, Michał Wiśniewski, Zbigniew Wodecki, Bogusław Linda, czy nawet Janusz Korwin-Mikke. W sumie na przestrzeni 45 odcinków, w których to prezentowano po trzy wkręty, udało się nabrać około 140 polskich celebrytów i gwiazd tamtych czasów. Doskonale pamiętam wiele z tych wkrętów i chętnie bym sobie do nich wrócił, gdyby TVN jakoś te odcinki poprawnie zarchiwizował. Pamiętam dobrze odcinek z Wodeckim, z Barcisiem, z Wiśniewskim, czy Andrzejem Grabowskim. Mimo iż jakoś wówczas, kiedy ten program miał emisję, no, jakoś nie jarałem się celebrytami, aktorami, no i połowy z nich w zasadzie nie znałem, tak mimo to Mamy Cię mnie jakoś tak dość mocno bawiło. W programie można było zobaczyć, jak znane polskie osobistości zachowują się, gdy nie wiedzą, że są nagrywane. W dodatku są one postawione w dość, no, komicznych sytuacjach, a ich reakcja często bywała rozbrajająca. Właśnie w tym programie można było niejako poznać prawdziwą twarz tych celebrytów. Niektórzy okazywali się bardzo mili, ciepli, dobrze wychowani, no a inni, no, wychodzili na buraków i buców. Większość z gagów była naprawdę fajna, ale zdarzały się też te, których oglądać, no, w zasadzie się nie dało. Dużym plusem tego programu był też prowadzący, Szymon Majewski, który, no, jak potem pokazał czas, idealnie nadawał się do tego typu formatu. Myślę, że podobnie jak wielu z Was, ja wcześniej, no, nie znałem Majewskiego, ale jego humor i taki
ciamajdowaty sposób, w jaki prowadził swój program, podpasował mi na tyle, że później przez lata oglądałem wszystko, co on prowadził. Ba, nawet byłem na jednym nagraniu jego innego programu o nazwie Szymon Majewski Show. No i do dzisiaj mam taką sympatię jakąś do tego człowieka i nic na to nie poradzę. Wiem, że wielu ludzi uważało jego dowcip i żarty za żałosne, ale jakoś do mnie wówczas trafiały. Ale o samym Szymonie Majewskim i jego innych programach spokojnie może powstać kilka odcinków, gimby nie znają, dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby ich nie przegapić. Jeśli chodzi o samych celebrytów, to nie byli oni tak do końca zaskoczeni tym, że ich się wkręcało. Oczywiście taka wkręta i prank musiał wydarzyć się za ich zgodą. W końcu różne rzeczy się zdarzają. No nie wiem, ktoś mógłby mieć jakieś słabe serce, czy jakieś inne problemy ze zdrowiem, o czym zapominają chociażby dzisiejsi YouTube'owi pranksterzy. Dlatego też wieść gminna niesie, że odpowiednio wcześniej, przed realizacją gagu, tak aby osoba wkręcana zdążyła już o tym zapomnieć, wysyłano jej zaproszenie do programu i proszono o liczne zgody, aby mieć czyste ręce, gdyby coś nieszczęśliwie poszło nie tak. Mimo to wielu wkręcanych opowiadało, że kompletnie się tego nie spodziewali. Niektórzy mówili, że cały czas byli czujni i bali się, że w zasadzie w każdej chwili przydarzy im się taki prank. Głównie miało to miejsce przy okazji trzeciej edycji, ponieważ dwa pierwsze sezony były realizowane znacznie wcześniej, kiedy to jeszcze nikt nie wiedział, że coś takiego jak Mamy Cię będzie w ogóle istnieć. Tak właśnie jednak działał ten program, że każda ówczesna gwiazda musiała mieć się później na baczności i mieć wzmożoną czujność na wypadek, gdyby Majewski i jego ekipa chciała go wkręcić. Również informacja o tej takiej podpisywanej wcześniej zgodzie nie była znana, więc każdy z celebrytów miał się na baczności. Mimo to czasami widać było, że dana wkręta nie do końca wyszła, zwłaszcza w trzecim sezonie, kiedy wszyscy się już pilnowali. Pamiętam parę odcinków, że nabierane gwiazdy, zdawać by się mogło, orientowały się, że coś jest zdecydowanie nie tak, no i że są wkręcane. Mimo to twardo trzymały swoją rolę i nie demaskowały niczego, czekając na koniec, w którym to przyjdzie ekipa z kamerą i kwiatami. Możliwe, że nawet udawali zaskoczonych, aby nie zrobić nikomu przykrości i nie zepsuć materiału. Zauważyłem, że pomimo tego, że ewidentnie czasami taki prank do końca nie wychodził, tak później w rozmowie z Szymonem Majewskim osoby te utrzymywały, że do samego końca nie były świadome, że są robione w konia. Swego czasu rąbka tajemnicy w tej sprawie uchyliła również Doda, która została wkręcona, no i trzeba przyznać, nie wypadła na tym nagraniu z ukrycia zbyt korzystnie wizerunkowo. Rabczewska postanowiła opublikować serię stories na Instagramie, w których to wyjawniła tajemnice związane z produkcją programu. W tych nagraniach jasno mówi, że wszystko było ustawione i z góry zaplanowane. Jej reakcje, choć wydawały się autentyczne i spontaniczne, były jedynie udawane. Doda twierdzi, że o wszystkim wiedziała, no i jak to sama ujęła, grała tylko głupią. I teraz pytanie, czy to była prawda? Czy może chciała w ten sposób wybielić to, jak wypadła w tej ukrytej kamerze? Raczej się tego już nie dowiemy, chociaż pamiętam ten odcinek i faktycznie był on nieco przekombinowany, a Rabczewska wyglądała na taką, która zorientowałaby się, co się stało. Chociaż Mamy Cię zdobył ogromną popularność w Polsce, pomysł na program pochodzi z Kanady. Tamtejsza wersja, znana pod tytułem Surprise Surprise, od ponad dekady śmieszyła miliony widzów. W Kanadzie program pobił rekordy oglądalności, utrzymując się na antenie przez wiele sezonów. Jego sukcesy dotarły do wielu krajów, takich jak Szwajcaria, Belgia, Francja, Niemcy, Szwecja czy Dania, gdzie również zdobył wielu zwolenników i widzów. Mamy Cię w Polsce stało się już nie tylko ulubieńcem widzów, ale także docenianym programem w środowisku telewizyjnym, przez co program sam zdobył wiele prestiżowych nagród. Co ciekawe, mam też takie wspomnienie z młodości, bo pamiętam, że miałem na lekcji angielskiego przygotować taką prezentację o tym, co robiłem wieczorem w domu, no i tam właśnie opisałem, że oglądałem Mamy Cię. Udało mi się nawet znaleźć wówczas w gazecie telewizyjnej, jaki był oryginalny tytuł tej produkcji po angielsku, no ale przeczytałem go na lekcji, nikt nie wiedział, o co chodzi, no bo jakie surprise, surprise, co to jest? Taka mała dygresja odnośnie tego, że oglądałem to w dzieciństwie. Choć program był emitowany zaledwie 2 lata, tak wydaje mi się, że dość mocno odcisnął on swoje piętno na telewizji tamtych czasów. Był on też taką trampoliną w karierze prowadzącego Szymona Majewskiego, która, jak pokazał czas, zaowocowała takimi programami jak chociażby wcześniej wspomniany Szymon Majewski Show,
Potem chyba było HD w 3D, Szymon na żywo i tak dalej. Co ciekawe, w ostatnim odcinku Mamy Cię udało się wkręcić właśnie samego Szymona Majewskiego. Dał się on namówić na prowadzenie imprezy, podczas której mikrofon odmówił mu posłuszeństwa. Majewski oczywiście nie prowadził żadnego programu w TVN-ie, bo z tego co wiemy, no delikatnie mówiąc, potraktowali go dość brutalnie. W końcu w zasadzie z dnia na dzień anulowali jego programy i pozbyli się go jak jakieś niepotrzebne śmieci. Co gorsza, wiele lat po zakończeniu emisji Mamy Cię, no, TVN próbował reaktywować ten program z nowymi prowadzącymi. No i tak, w 2015 roku miała premierę nowa odsłona tego show. Prowadził ją duet znany z Mam Talent, czyli Marcin Prokop i obecny polityk Szymon Hołownia. I powiem wam szczerze, że ta edycja była dla mnie wyjątkowo niesmaczna. Już w pierwszym odcinku nabijano się tam z tego, że no, Szymon Majewski nie prowadzi już tego programu, no a same wymyślone gagi oraz późniejsza rozmowa z prowadzącymi również była bardzo mizerna. Zdawać by się mogło, jakby panowie prowadzący ten program chcieli sami uchodzić tam za większe gwiazdy niż te, które zostały wkręcone. I jak uda wam się znaleźć, to zobaczcie sobie przykładowo odcinek z detektywem Rutkowskim. No naprawdę coś strasznego, jak atmosfera w programie się tam popsuła. Szczerze dziwię się, że ktoś to klepnął w ogóle i puścił to do telewizji. Sam Szymon Majewski po emisji pierwszych odcinków Nowego Mamy Cię skrytykował mu dość mocno tę produkcję. Z kolei Marcin Prokop nie był mu dłużny, no i stwierdził, że program ten no, nigdy nie należał do Szymona Majewskiego i że ten powinien się z tym pogodzić. Nowe Mamy Cię, choć początkowo cieszyło się dość dużym zainteresowaniem, no tak z odcinka na odcinek oglądalność brutalnie spadała. Wygląda na to, że pierwotne zainteresowanie wynikało z ciekawości, jak w ogóle będzie wyglądać odświeżony format programu. Niestety nowa odsłona nie spełniła oczekiwań widzów, co skutkowało malejącą oglądalnością. Wielu ludzi twierdziło, że te nowe gagi programu nie były w ogóle zabawne, no a często powtarzające się motywy wojska czy policji stały się monotonne. Duet prowadzących Szymon Hołownia i Marcin Prokop no, nie potrafili tym razem przekonać do siebie widzów tak, jak kiedyś to robił Szymon Majewski. Ale nie tylko widzowie, ale i też inni ludzie mediów byli zgodni. Brakowało w tym programie samego Majewskiego. Prezenter był sercem Mamy Cię, no jego naturalność i takie autentyczne zamiłowanie do ludzi czyniły ten program wyjątkowym. Sam Szymon nie tylko prowadził program, ale też wnosił do niego swoją osobowość i doświadczenie. Jego obecność czyniła program bardziej przyjaznym dla gwiazd i autentycznie zabawnym. Hołownia i Prokop zdawali się być bardziej skoncentrowani na samych sobie niż na gościach, a atmosfera w programie była nieraz gęsta i nieprzyjemna. No naprawdę źle się to oglądało, sam byłem mocno zawiedziony, jak to wyszło. Nic dziwnego, że anulowano to zaledwie po kilku odcinkach. Co ciekawe, wydaje mi się, że do niedawna ten nowy sezon Mamy Cię był dostępny na TVN-owskim playerze, no ale teraz patrzyłem i go nigdzie nie znalazłem, więc no możliwe, że go zdjęli. Może jest to spowodowane tym, że Szymon Hołownia dostał się do polityki i jest to związane właśnie z jego karierą. No, nie mam pojęcia. Pomimo upływu lat, pierwsze serie Mamy Cię nadal bawią. Sam mam z tym programem same miłe wspomnienia, no i teraz jak sobie oglądałem niektóre pranki, no, nieraz zaśmiałem się w głos, tak ha ha ha, więc to o czymś świadczy. Oglądanie naturalnych reakcji ludzi, których zna się z telewizji, jest chyba dla mnie jakimś takim dziwnym guilty pleasure. Oczywiście ciężko jest obecnie znaleźć jakiekolwiek zachowane odcinki Mamy Cię, ponieważ oficjalnie nie są one nigdzie dostępne do obejrzenia. Tutaj chciałbym podziękować VHS Records za zachowanie i załatwienie części materiału, który wykorzystałem w tym odcinku. Link do ich kanału znajdziecie w opisie. Możemy sobie zadać klasyczne już pytanie. Czy program Mamy Cię w dzisiejszych czasach miałby rację bytu? Moim skromnym zdaniem, no i tak, i nie. Wszystko zależałoby od tego, kto i jak by się za to zabrał. Musiałaby być to osoba z sercem i pasją, która czułaby ten program. Nie wiem, czy powrót samego Majewskiego by był właśnie tym, czego Mamy Cię potrzebuje, no ale istnieje szansa, że format ten wróciłby do łask widzów w takiej wersji. No a jak wy wspominacie program Mamy Cię? Oglądaliście go, gdy był jeszcze emitowany? A może widzieliście tylko tę nową wersję? Jak zawsze zachęcam was serdecznie do uzupełnienia tego materiału w komentarzach. Wszystkie komentarze czytam, no a co lepsze, postaram się wyróżnić. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, no i odwiedzić mój Instagram oraz TikToka, gdzie również tworzę nostalgiczne treści. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!